Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy kiedyś Jezus modlił się sam i byli przy nim uczniowie, zapytał ich: co ludzie o mnie mówią? Kim jestem? Oni na to odpowiedzieli: Janem Chrzcicielem, a inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że wstał któryś z dawnych proroków. Zapytał ich: a wy co mówicie? Kim jestem? Piotr odpowiedział: Mesjaszem Bożym. On upomniał ich i nakazał, aby nikomu o tym nie mówili, bo powiedział, że trzeba, aby Syn Człowieczy doświadczył wielu cierpień, aby doznał odrzucenia ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. Wszystkim mówił: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż powszedni i niech podąża za mną. Bo jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Dialog między nowo nawróconym ku Chrystusowi a jego niewierzącym przyjacielem. Tak więc nawróciłeś się ku Chrystusowi? Tak, odpowiedział nawrócony. W takim razie na pewno dużo o nim wiesz. Powiedz mi, w jakim kraju się urodził? Nie wiem. Ile miał lat, gdy umarł? Nie wiem. Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił? Nie wiem. Prawdę mówiąc, wiesz bardzo mało, jak na człowieka, który twierdzi, że nawrócił się ku Chrystusowi. Masz rację, odpowiedział nawrócony. Wstydzę się, że tak mało o nim wiem. Ale coś jednak wiem. Przed 3 laty byłem pijakiem. Miałem długi. Moja rodzina rozpadała się. Moja żona i dzieci bały się moich nocnych powrotów do domu. A teraz przestałem pić, nie mamy długów. Nasz dom jest szczęśliwym domem. Dzieci z tęsknotą wyglądają co wieczór mojego powrotu. Wszystko to zrobił Chrystus dla mnie. I to jest to, co wiem o Chrystusie. Znać naprawdę znaczy zostać przemienionym przez to, co się zna. Kim jest Chrystus? To jest odwieczne pytanie, to znaczy ono się właśnie pojawiło w momencie, w którym pojawił się w ogóle Pan Jezus. Zwłaszcza kiedy już zaczął publicznie działać, no to ludzie natychmiast zadawali sobie to pytanie. Kim on jest? Kim jest ten człowiek, ten cudotwórca, który najpierw zaczął od tego, że przemienił wodę w wino, potem tylu ludzi uzdrowił, chodził po wodzie. No, w każdym razie robił wiele takich cudownych rzeczy, cudownych w sensie nadnaturalnych, wykazywał jakąś nadnaturalną moc, a jednocześnie był niesamowicie dobry dla wszystkich, czuły, wrażliwy na ludzką biedę i pięknie nauczał. Swoim nauczaniem poruszał ludzkie serca. Kim jest ten człowiek? Pan Jezus był bardzo, jak wiemy, oszczędny w mówieniu o sobie, kim jest. Oszczędny i niejednoznaczny. Nawet jeżeli coś mówił, to mówił nie do końca jednoznacznie. Myślę, że właśnie dlatego, bo chciał, żebyśmy poznali go nie po tym, co on o sobie mówi, nie po tym, co inni o nim mówią. Też nie po tych cudach, które on czynił. I nawet też nie po samym nauczaniu.
ale po tym, co to nauczanie uczyniło w nas. Pan Jezus chce, żebyśmy po tym Go poznawali. Piotr wyznał, pewnie też wyrażając opinię wielu, a może nawet wszystkich apostołów pozostałych. Być może wcześniej już między sobą o tym rozmawiali. Sami sobie zadawali to pytanie, kim jest ten, który ich powołał, za którym poszli. No bo pamiętamy, że kiedy Pan Jezus powoływał apostołów, no to nie mówił im, chodźcie za mną, bo ja jestem Mesjaszem. Nic takiego. Więc oni sobie na pewno zadawali to pytanie, kim jest ten, który ich powołał i którym oni się zachwycili, za którym poszli, bo ich zauroczył swoimi czynami, swoim nauczaniem. Właśnie, więc pewnie Piotr wyrażał opinię pozostałych apostołów, że Ty jesteś, Ty Jezu, jesteś Mesjaszem. Jestem przekonany, że on to mówił ze względu na to, co się w nim dokonało. Ze względu na zmianę, która się w nim dokonała. Po tym poznajemy, kim jest Jezus. Ja też mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że wierzę w to, że Jezus jest Mesjaszem, w ogóle Zbawicielem świata, nie tylko tym Mesjaszem wyczekiwanym przez Izraelitów, ale w ogóle Zbawicielem świata, jest Bogiem. Wierzę ze względu na to, co On, Jego nauczanie, Jego obecność, Jego osoba, co dokonała we mnie. Wierzę ze względu na to, jakim człowiekiem, przede wszystkim jak bardzo szczęśliwym, uczynił mnie Jezus. Właśnie ze względu na to. To mnie przekonuje o tym. Nie to, że w kościele mi o tym powiedziano, że na lekcji religii mi to powiedziano, że rodzice mi to powiedzieli. Nie ze względu na to. Nie. Ale ze względu na to, co tak naprawdę Pan Jezus we mnie uczynił. Co się stało we mnie, a co przełożyło się na to, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Wtedy, kiedy Go spotkałem, kiedy za Nim poszedłem, kiedy zacząłem Go słuchać, kiedy zacząłem z Nim przebywać. Kiedy tak teraz mówię o tym, to nawet budzi się we mnie taki żal, że więcej czasu nie poświęcam, nie? Panu Jezusowi, że gdzieś czasami wybieram jednak, nie? Spędzanie czasu z kimś czy z czymś innym, a nie z Nim, podczas gdy mógłbym z Nim. Pewnie jeszcze więcej by się we mnie dokonało, jeszcze więcej widziałbym w sobie tych zmian, takich pozytywnych, i przez to byłbym jeszcze szczęśliwszym człowiekiem. Ale może dlatego, że już teraz jestem tak oszołomiony, nie? Właśnie tymi zmianami, tym szczęściem, tym pokojem, który On mi daje, że nawet nie mam ochoty szukać czegoś więcej. Ale jestem przekonany, że przyjdzie ten moment, że zapragnę więcej. Tak, bo On, wiem, że On chce mi dać jeszcze więcej i jeszcze więcej. I wtedy ja się jeszcze bardziej przekonam. Jeszcze nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeżeli jest to możliwe, to będę jeszcze pewniejszy, że On jest Mesjaszem, jest Bogiem, jest Zbawicielem. Jest kimś, dla kogo warto żyć. I właśnie, komu też warto oddać życie. Oczywiście, kiedy oddajemy życie Jemu, to automatycznie też oddajemy życie innym ludziom.
Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że nie oddajemy życia Jemu. Ale myślę, że to właśnie miał Pan Jezus na myśli, kiedy mówił, jeśli kto chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż powszedni i niech podąża za mną. Mówiąc te słowa, na pewno Pan Jezus nie miał na myśli tego, żebyśmy wyparli się, nie wiem, swoich potrzeb na przykład, bo tego się nie da zrobić. Raczej myślę, że tutaj Pan Jezus ma na myśli to, żebyśmy się wyparli takiej własnej koncepcji na swoje życie. Żebyśmy zgodzili się na to, że nasze życie nie musi przebiegać według naszego własnego wyobrażenia. Czyli mówiąc inaczej, nie musi być po mojemu. Natomiast najważniejsze w naszym życiu właśnie jest nie to, żeby było po naszemu, tylko najważniejsze jest to, żebyśmy spotkali Jezusa, żebyśmy Go rozpoznali i pozwolili Jemu działać w nas, pozwolili Jego Słowu, Jego nauczaniu zmieniać nas, kształtować nas wewnętrznie. Właśnie o to chyba Panu Jezusowi chodzi, kiedy mówi, że mamy się wyprzeć siebie. Ja tak to rozumiem. Bo właśnie wtedy, kiedy pozwolimy, żeby On, jak to mówi święty Ignacy, kształtował w swoich dłoniach nas, naszą duszę, wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. Cudowne, piękne rzeczy. Dzieje się coś takiego, że my jesteśmy szczęśliwi i też zauważamy, że nawet nie wiedząc jak, dziwimy się temu, a też tym szczęściem potrafimy dzielić się z innymi.